Nazywam się Aleksandra Gawron, na co dzień pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym. I tak jak dwa komentarze moje będą takie. Po pierwsze, tak jak w tej dotychczasowej części Państwa zachęcano do tego, żebyście wzlatywali gdzieś tam w chmury, to ja będę ściągała w dół, tak? I powiem ok, ale te wszystkie pomysły muszą mieć grupę docelową klienta, trzeba pomyśleć, kto za to zapłaci, trzeba pomyśleć, jakie będą koszty i banalnie, czy ten wasz pomysł na biznes ma szansę na to, żeby nie był tylko ideą, tylko żeby faktycznie się kręcił. Dlaczego tak tutaj zaoponowałam, jak była kwestia, czy startupy myślą o pieniądzach, czy nie myślą? To znaczy, oczywiście bardzo fajne jest myślenie, jeżeli Państwo chcecie zmieniać świat i tak dalej. Natomiast nie można uciec od tej części, od tego wymiaru finansowego. Jak się pyta ludzi, młodych, starych, kogokolwiek, kto zaczyna swoją własną firmę, kto otwiera swoją własną firmę, dlaczego chcesz to robić? Jak Państwo myślicie, jakie są dwie najczęstsze odpowiedzi? Niezależność, żeby pracować na siebie. Niezależność i kasy, tak? Wręcz bym powiedziała, że kolejna z odpowiedzi, czy częstotliwość wskazania jest odwrotna, bo chcemy zarabiać i chcemy być niezależni. Czy to źle? Dobrze. Tak? Bardzo dobrze, to znaczy ja Państwu tłumaczę trochę swoją postawę jako ekonomisty. Możecie Państwo nawet znaleźli właściwy plik. Proszę Państwa, ja trochę tłumaczę teraz, dlaczego ja tak banalnie o tych pieniądzach mówię, tak? Dlaczego? Jak Państwo myślicie? One są środkiem do realizacji takiej wizji po prostu. No, nie da się działać bez pieniędzy. Czasami po prostu. Czasami. I nawet jeżeli ktoś ma świetny pomysł i jego można testować i tak dalej w warunkach garażowych w cudzysłowie, po własnych, przy maksymalnym zaangażowaniu swoich środków, swojego czasu, jeżeli się chce ten pomysł rozwinąć i ma się wizję, moja firma będzie wielka, to sorry, ale bez pieniędzy się nie da tego zrobić, tak? Po prostu pewnych dziedzin nie da problemów przeskoczyć bez jakichś środków, bez nakładów inwestycyjnych. Dokładnie tak. Zobaczcie Państwo na te przykłady tych najbardziej innowacyjnych firm. Co jest przykładem dla Państwa najbardziej innowacyjnych firm, które zmieniły nam totalnie funkcjonowanie? Apple, Google. Google. Apple. Microsoft. Tak? IBM. One w większości powstawały faktycznie jako te firmy garażowe. Ale w pewnym momencie potrzebowały kapitału, żeby móc się dalej rozwijać. Nawet weźmy taki przykład, może nie najnowszy, naszej klasy. A wreszcie w zasadzie już dosyć stary w kontekście biznesowym. Oni też zaczynali na swoje potrzeby, ale w pewnym momencie po prostu potrzebowali pieniędzy na to, żeby móc ten produkt rozwijać. I było pytanie, czy to, że się w pewnym momencie zaczyna myśleć o konkretach, tak? O tym biznesowym ujęciu, czy to jest złe, czy dobre, czy mamy gdzieś musimy to wyważyć, nawet jak Państwo macie pomysły idealistyczne, które zmienią nam funkcjonowanie i tak dalej, to nie uciekniecie Państwo od brutalnej rzeczywistości finansowej. Pieniądze są najczęściej najsilniejszym motywatorem, przynajmniej do pewnego momentu. Państwo na pewno gdzieś tam słyszeliście teorie potrzeb Maslowa, tak, czy inne teorie potrzeb i tak dalej, gdzie się uważa, że najsilniejsze potrzeby to są te potrzeby samorozwoju, doskonalenia i tak dalej. Ja się zgadzam z tym, tak? Ja też mam silną potrzebę samorozwoju. Ciągle coś czytam, ciągle nad czymś pracuję i absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast banalna rzeczywistość jest taka, że bez przełożenia tego na sukces finansowy nie będziemy mieć motywacji. Tak? Jeżeli nawet będziemy mieć poczucie, że stworzyliśmy genialne rozwiązanie, które nie wiem, samo dobro przynosi na świecie, a widzimy, że kolega, koleżanka ze studiów
jeździ najnowszym Mercedesem, a my ciągle tramwajem, nie dlatego, że lubimy, ale dlatego, że nas nie stać na nic innego, to gdzieś ten poziom frustracji życiowej spowoduje, że niekoniecznie, że stracimy serce do przedsięwzięcia. Takie jest to moje obserwacje. Nie wiem, czy się Państwo z tym zgadzacie, czy się z tym Państwo nie zgadzacie. Także ja Państwa spróbuję, te pomysły, które macie, spróbuję jak gdyby sprowadzić na ziemię. Także przepraszam, bo mam wrażenie, że ta akcenty w tym, co było przed chwilą, że szukajmy tych możliwych wszystkich rozwiązań, kontra moje tutaj, no dobrze, ale gdzie, kto zapłaci, kto Wam za to zapłaci, no bo jest takie, to będzie takie dosyć duża różnica. Mogę powiedzieć, co powtarza? Że z kolei właśnie to jest bardzo fajne uzupełnienie, ten model biznesowy z kolei jako taki drugi krok po tym, o czym my mówiliśmy, nie? Po właśnie takim wygenerowaniu pomysłu, skupowaniu, testowaniu. Potem jak najbardziej się zgadzam, że musi przełożyć na model biznesowy, oczywiście, tak. Proszę Państwa, teraz tak. W zasadzie zanim zacznę, to mam trzy, jednak przyszły jednak nie dwa komentarze, tylko trzy. To był pierwszy. Drugi komentarz jest taki, bo tutaj Państwo też byliście zachęcani do tego, żeby szukać jak najbardziej innowacyjnych, nowych rozwiązań. I startupy się często kojarzą nam z tym, żeby tą innowację, żeby wprowadzić coś absolutnie nowego na rynku, czego dotychczas nie było. Ja mam takie doświadczenia z rozmów ze studentami, których też na swoich zajęciach zachęcam do tego, żeby opracowali projekt swojej firmy. Że jak się czasami postawi samemu sobie, albo jak się ma narzucone takie, że ta innowacja musi być mega, coś kompletnie, totalnie nieistniejącego, to te osoby, które wobec takiego wyzwania stoją, mogą stać przed tym jak przed ścianą, że kurczę, może ten mój pomysł wcale nie jest taki odkrywczy, jakby było oczekiwanie. Więc być może niekoniecznie musicie myśleć o tych pomysłach, o których będziecie nad którymi będziecie dzisiaj, jutro pracować, albo o których myślicie, żeby firmę założyć. Może niekoniecznie myślicie, że to musi być coś totalnie, absolutnie nowego, co nie istnieje na rynku. Może tylko i wyłącznie znajdziecie sposób na to, żeby coś, co już istnieje, żeby zmodyfikować, dostarczyć w inny sposób, dostarczyć lepiej, dostarczyć innej grupie klientów. To znaczy mam taki feedback nieraz miałam od studentów, że jeżeli im się stawia i dlatego podejrzewam, że Państwo też możecie mieć takie odczucie, że jeżeli mówimy, że chcemy coś mega nowego, a człowiek nie ma pomysłów na coś mega nowego, to się czuje taki, że no to może ja odpuszczę, nie odpuszczajcie. To może ten pomysł na nową firmę to nie musi być, że Państwo od razu odkrywacie Amerykę, tak? To może być coś zrobione tylko trochę inaczej, aniżeli dotychczas. Taki dosyć spory sukces, jako przykład Państwu podam, kantorów online'owych. No, na pewno Państwo słyszeliście, mocno się reklamują. Tak, proszę zobaczyć, czy kantor jako kantor jest innowacyjnym rozwiązaniem? Czy jest innowacyjnym pomysłem otworzenie kantoru? Kantory były od, nie wiem, tam nawet nie umiem powiedzieć od kiedy, ale jak tylko się handel międzynarodowy uskutecznił i waluta, to był problem. I odeszła gospodarka od złota, tak, to był problem wymiany walut, więc kantor jako kantor nie jest żadnym odkryciem. Ale to, że wymyślili, że okej, my zrobimy kantor przy pomocy portalu internetowego, jak zwał, tak zwał, tak, i że będzie można walutę kupować, sprzedawać przez internet, to był nowy pomysł dla problemu, który w zasadzie był rozwiązywany jakoś tam od stuleci. Może przesadziłam to stuleciami, ale rozumiecie Państwo, te pomysły, które macie, które będziecie mieli, które możecie mieć, niekoniecznie muszą być odkryciem Ameryki, one mogą być po prostu tylko nowym spojrzeniem na rzeczywistość. I teraz tak, to trzeci komentarz, w zasadzie pytanie, a nie komentarz. Czy Państwo teraz macie przekonanie, że już macie jakiś pomysł na firmę na podstawie tego, co żeście takim wspólnym? Tak, czy my już jesteście, czy Państwo już jesteście gotowi, żeby o modelach zacząć dyskutować? Nie. No bo to jest problem. Nie, to w ogóle czasu, żeby to
pracować, bo myślę na biznes tutaj. Na biznes. Państwo stworzyliście, tak jak podążałam to Państwo żeście stworzyli, wy macie jakąś potrzebę, tak, która mogłaby być dalej przełożona na biznes, tak? Znaczy z tym przełożeniem na biznes może być bardzo ciężko, dlatego że... Czy nie, ta potrzeba no ta zgenerowana rozwiązania, które mogą tę potrzebę zaspokoić i z tych rozwiązań mogą powstać jakieś pomysły na biznes. Czyli w moim, tak jak podążałam za tokiem, to teraz pomiędzy tym, co było zrobione dotychczas, a tym, co ja przygotowałam, bo tego brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, której nie mam na slajdzie, no, którą według mnie powinniśmy popracować teraz, żeby to, nad czym Państwo te potrzeby i rozwiązania, nad którymi Państwo żeście pracowali, żeby się zastanowić, jak to przełożyć, czy to już jest pomysł na biznes, nad którym możemy pracować. Bo moje pytania za moment będą bardzo konkretne. Dobra, kto jest Waszym klientem? Kto za to Wam zapłaci? Więc zanim zaczniemy do takich mega konkretnych pytań podchodzić, to myślę, że Państwo potrzebujecie jeszcze chwilę czasu, żeby sobie dopracować przełożenie potrzeba, rozwiązanie kontra firma, którą mam. Zanim Państwu dam czas i myślę, że już wtedy będziemy z kolegami tutaj, z koleżankami chodzić pomiędzy grupami i z Państwem dyskutować. Pytałam organizatorów, bo taka wątpliwość zawsze ze strony studentów się pojawia i myślę, że jak inkubator robi podobne szkolenia, to też ten problem się pojawia. A mianowicie Państwo pracujecie w grupach, te pomysły, nad którymi pracujecie, będą dostępne online, tak jak było zapowiadane na platformie, na profilu facebookowym. Tak, to jest profil facebookowy, podłączymy to do Instagramu i będą jakby takie, co my generowaliśmy jakieś pomysły, aczkolwiek całego know-how nie będziemy opisywać, tylko rzucimy nazwy, jakieś fragmenty Waszej prezentacji, więc jeżeli macie ustrukturyzowany pomysł i będziecie chcieli go rozwijać po wydarzeniu, podejrzewam, że nikt Wam go nie ukradnie, bo nie będzie znał całej Waszej wizji. Ale miejcie Państwo i zastanówcie się teraz, tak, że pracujecie w grupach, dzisiaj, jutro, pracujecie w grupach, w których nie do końca się znacie, bo byliście tak podzieleni, więc się zastanówcie, czy chcecie pracować dzisiaj, jutro nad rozwiązaniem hipotetycznym, którego nie planujecie wdrożyć, ale traktujecie to jako takie warsztaty, żeby się nauczyć, jak to robić. Czy chcecie pracować nad tym rozwiązaniem, które macie w głowie, przy świadomości tego, że pracujecie też z innymi osobami, z którymi niekoniecznie później... Ja myślę, że podejdziemy do tego hipotetycznie, bo są osoby, które już mają pomysł na biznes. Właśnie. I to są trudno zmusić innych uczestników grupy, żeby nad tym samym pracowali. Tutaj, tak? Fajnie, żebyście się nauczyli narzędzi, jak później możecie wykorzystać w własnym pomysłem na biznes. Tak, ale chcieliśmy, żeby ludzie zdradzali też swoje pomysły. Dlatego chciałam tą kwestię o tyle poruszyć, tak, żeby była jasność. Tak, proszę. Państwa była jasność, że pamiętajcie, że pracujecie w grupach i pamiętajcie, że te pomysły w jakiś tam sposób się będą upublicznione jako efekt dzisiejszego warsztatu, więc jeżeli jesteście gotowi na to, żeby ten swój pomysł zdradzić przy... bo się wszyscy obawiają, że ktoś nam ten pomysł podkradnie, tak? No co tutaj dużo mówię. Więc jeżeli jesteście gotowi, żeby przy świadomości, że gdzieś ktoś mógłby mieć do tego dostęp, nad tym pracować, to okej. Okay. I przekonacie grupę, że to jest że warto nad tym pracować, to okej. Okay. Ale być może potraktujcie to Państwo w ten sposób, że robicie pracę nad hipotetyczną firmą po to, żeby się nauczyć, jak to można rozwiązać, a później już we własnym zakresie dalej będziecie pracować nad swoim własnym pomysłem. Zostawiam tutaj Państwu wolną rękę. Chciałabym, żebyście Państwo teraz zrobili ten krok łączący wcześniejszą część i to, o czym ja dalej będę z Państwem dyskutować, czyli te potrzeby, które i te rozwiązania, zwłaszcza te rozwiązania, które żeście Państwo sobie wynotowali, żebyście Państwo spróbowali się zastanowić, jak można by było to przełożyć na firmę. To znaczy, ja nie oczekuję teraz jeszcze od Państwa, że mi powiecie, kto będzie grupą docelową i jakich pieniędzy na to potrzebujecie. Natomiast po prostu domyślam się, że jeżeli rozwiązaniem, przepraszam, że nie wiem, spojrzę tutaj, że jakieś tam rozwiązanie Państwo wygenerowaliście, to niekoniecznie to jeszcze oznacza, że to już jest pomysł na firmę, dobra? Czy jest jasne? 10 minut?
na tym polegają startupy, szybko. Startujemy 10 minut, ale teraz proszę Państwa się zastanówmy, a w zasadzie pytam, czy dali wam do organizatorów? Dali wam do organizatorów, jak Państwo widzicie, czy pracując w grupie jednocześnie robimy takie cząstkowe prezentacje, kto nas przygotuje, czy każda grupa już konkretnie i to wyzywamy, to jest mój pomysł, koniec? Myślę, że lepiej, żeby każda grupa pracowała z jednym pomysłem. Bez takich wspólnych dyskusji, tak, że ja chcę to, ja chcę tamto. Mhm. Pracujcie teraz w grupach, określcie sobie, jak już określiliście swoje problemy, które chcecie zaspokoić. Pomyślcie teraz sobie, myślę, że najłatwiej będzie, ale oczywiście to jest tylko drobna sugestia, jakąś aplikację komputerową, która może odpowiedzieć ewentualnie na zaspokojenie tej potrzeby, tudzież na jakieś inna rzecz. No nie wiem, my jak robiliśmy poznański biznes jam w zeszłym roku, mieliśmy hasło wzrost i jednym z pomysłów po 10 minutach wzrostu była platforma dla hejterów, którzy przez wzrost hejtu czasami wytną. I to będzie finalnie, i to był pomysł, który powstał 10 minut, opracowaliśmy, grupa naprawdę została super przyjęta, więc możecie coś takiego stworzyć, to mają być abstrakcyjne pomysły, stworzycie sobie grupę docelową, generalnie nie wyceniamy tych pomysłów, nie oceniamy się, nie podchodzimy do tego krytycznie, chcemy, żebyście mieli nad czym pracować przez kolejne dwa dni. Chodzi o to, że jeżeli ja zaraz zacznę pytać i zaczniemy dyskutować, kto jest grupą docelową i kto będzie Państwu za to płacił, tak, to my musimy najpierw wiedzieć, za co mają płacić. Okay? Teraz takie 10 minut, żeby sobie taka kusza mózgu, szybko wpisujcie, od tego macie kartki, wpisujcie sobie na odwrocie na swoje różne pomysły, przegłosujcie. Poprosimy naszych ekspertów tutaj obecnych, żebyście przeszli się do koła, porozmawiali sobie z uczestnikami. To są jakieś pomysły? Ja mam, ale jakby hipotetycznie pracuję.